Witam wszystkich, tutaj Aleksandra Gołda. Jest ze mną przepiękna Natalia Gryglewska, Miss 2020. Bardzo mi miło, witam. Powiedz mi, jak się czujesz, jak minął twój rok, kiedy byłaś Miss? To był bardzo intensywny. I nadal jesteś. Tak, jeszcze to są moje ostatki tak naprawdę, ale to był bardzo intensywny rok. Nauczyłam się wielu rzeczy, nauczyłam się przekraczać swoje granice tak naprawdę. Wydaje mi się, że jest to dobra lekcja dla każdej młodej kobiety, która wkracza właśnie w dorosłość. Wyniosłam z tego bardzo wiele i wydaje mi się, że to zostanie ze mną na całe życie. Czyli już niedługo będziesz musiała oddać koronę. Tak, 27 maja zaplanowany jest finał Miss Polonia i wtedy przekażę bursztynową koronę. A jak się z tym czujesz? Jest ci trochę przykro, czy raczej? Na pewno, jak o tym pomyślę, to na pewno będzie mi przykro stać się z koroną. Jest to piękne wspomnienie, które zostanie ze mną na zawsze. Natomiast też jestem podekscytowana, ponieważ dziewczyny, które teraz są tutaj w Santę, są naprawdę wyjątkowe. Każda z nich jest inna, niepowtarzalna tak naprawdę i wnosi wiele nowych rzeczy tak naprawdę do tego konkursu i wydaje mi się, że jestem podekscytowana, że przekażę koronę kolejnej kandydatce. A czy masz jakąś faworytkę? Tak, kilka faworytek już powoli mam, natomiast oczywiście nie zdradzę szczegółów. Wydaje mi się, że też jury dużo zauważy, zweryfikuje i też oczywiście cała praca, która jest włożona w taki konkurs, pokazuje, która dziewczyna powinna zostać Miss. A na co zwracasz uwagę najbardziej podczas wyborów? Na co zwracasz uwagę u kandydatek? Liczy się wygląd czy może charakter? Ja bardzo zwracam właśnie uwagę na charakter, na otwartość. Lubię ludzi otwartych, którzy nie boją się jakby pokonywać tych właśnie barier, bo to jest bardzo ważne na początku, ponieważ droga jest dosyć trudna i trzeba się wielu rzeczy nauczyć. I tak chyba ta otwartość jest takim kluczem do tego sukcesu. Czyli u ciebie ta droga też nie była prosta, zmagałaś się z jakimiś szczególnymi trudnościami? Na początku nie mogłam zaakceptować opinii, bo tak jak to są konkursy piękności, jakby każdy ma swój gust i niekoniecznie każdemu musi się wpasować w ten gust, prawda? I to trzeba się z tym liczyć, tak, że jesteśmy poddane na jakąś krytykę, bo też często takie konkursy piękności są kojarzone jednak z takimi stereotypami ładnej dziewczynki i nie ma nic ze sobą tak innego do pokazania tak naprawdę w tych konkursach. Natomiast to się cały czas dynamicznie zmienia i wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Czyli ty byłaś też narażona na hejt, zmagałaś się z jakimiś nieprzychylnymi komentarzami? Czasami tak, natomiast starałam się tego nie czytać i skupiałam się na opinii swoich najbliższych osób i chyba to jest też taki właśnie ważny punkt, żeby kierować się tym, co najważniejsze osoby powiedzą, a nie to, co inni, którzy cię nie znają tak naprawdę. No właśnie, kto cię najbardziej wspiera z takich bliskich osób? Moja rodzina, mój partner są ze mną zawsze, jeżeli coś mi nie idzie, to zawsze ciągną mnie do góry i wydaje mi się, że ta rodzina jednak i partner są takim moim największym wsparciem. A jakie masz plany na przyszłość? Skończyć studia na pewno. A to studiujesz chyba dietetykę? Dietetykę, tak, dietetykę na Uniwersytecie Medycznym. No na pewno skończyć swoje studia, rozwijać się w tym kierunku. Jest to moja pasja, zainteresowanie, więc wydaje mi się, że chcę z tym połączyć swoją przyszłość. Zobaczymy też, co życie pokaże. Tak naprawdę wszystko się bardzo dynamicznie zmienia u mnie. I mam nadzieję, że w końcu znajdę to, co będę chciała robić. I tego ci życzę. A chciałabyś właśnie wejść w ten świat show biznesu, bo wydaje mi się, że jesteś taką raczej skromną osobą. Jestem skromną osobą, natomiast uważam, że wystąpienia jakieś publiczne też nie są dla mnie żadnym takim problemem, więc wydaje mi się, że jeżeli miałabym okazję, która by mnie zainteresowała, jak najbardziej chciałabym spróbować, bo jestem osobą, która lubi próbować nowych rzeczy, także czemu nie? Czyli bardziej jakiś modeling, czy może coś związanego z aktorstwem? Aktorstwo wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa przygoda. Modeling już wcześniej pracowałam jako fotomodelka, więc wiem, z czym to się je tak naprawdę. Natomiast aktorstwo to jest zupełnie coś nowego, ale wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek byłaby taka propozycja, na pewno powiedziałabym tak. A co sądzisz o Miss Świata? Teraz została Karolina Bielawska. Poznałaś ją chyba. Tak, to jest moja bardzo dobra koleżanka. Poznałam ją od strony prywatnej i wiem, ile serca włożyła w ten konkurs. To też pięknie wygląda z zewnątrz, tak? Widzimy w social mediach piękne obrazki, tak? Że to wszystko jest takie łatwe. Natomiast to przychodzi z wielkim trudem. Jest to ogromny obowiązek i wydaje mi się, że spisała się na medal oczywiście. Tak, jest piękna, do tego też inteligentna i świetnie zna języki. Także na pewno sobie będzie dobrze radzić. A ty planujesz
planujesz jeszcze udział w jakichś zawodach, czy na ten moment chcesz zakończyć? Wydaje mi się, że jeszcze czeka mnie konkurs Miss Świata. Zapowiadają, że ma się odbyć pod koniec tego roku, natomiast nie przekazuję fałszywych informacji. Nie wiem jeszcze tak naprawdę kiedy, gdzie, ale na pewno będę reprezentowała nasz kraj jeszcze na arenie międzynarodowej. To życzę Ci powodzenia. I czy masz stres przed tymi zawodami? Jest coś, czego boisz się najbardziej? Zmęczenia chyba. Pamiętam sama zgrupowanie Miss Polonia w zeszłym roku. Wiem, jak dużo pracy włożyłyśmy, żeby przygotować tak piękne widowisko. Więc na pewno wydaje mi się, że to jest chyba takie najbardziej stresujące. Chyba te przygotowania, natomiast raczej czuję się dumna, że mogę tam pojechać i reprezentować nasz kraj. To myślę, że na pewno dobrze Ci pójdzie. Jesteś nie tylko piękna, ale również inteligentna. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.